Cześć moi drodzy, witam wszystkich serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj mam taki troszeczkę dziwny przypadek, takie radio. Uniden Pro 510 XL. Znacie to radio, zaraz wam je pokażę. To jest dosyć leciwe radio. Hey, made in China, już made in China. Także radio podstawowa 40 z filtrem ANL, który słychać, że dosyć fajnie działa. Co temu osobnikowi dolega, to za chwilę wam pokażę. Tak wygląda to radio, moi drodzy, z bliska. Jak widzicie, znacie to radio, bo to jest dosyć popularne radio na naszym rynku ogólnie. I jak widzicie, sekundę, może jakieś oświetlenie bardziej. O, teraz lepiej widać. Jak widzicie, no, 40-kanałowe radio, normalna podstawowa 40, tylko AM bez FM-u, ale jest i na S-ku nie ma, auto skłecza też nie ma. Nie ma. Za to filtr ANL sobie nawet fajnie radzi. Słuchajcie, co boli to radio? Zaraz wam pokażę. Przejdziemy do urządzenia pomiarowego i pokażę wam, o co chodzi. Ja włączę teraz generator na... Znaczy, włączę generator. Sprawdzimy sobie pracę nadajnika tego radia. Zobaczcie. Momencik. Sprawdźcie sobie częstotliwość nadajnika. Ja teraz włączam, może tu ściszę modulację, żeby się nie sprzęgało. Częstotliwość nadajnika 27, 200 i 386 Hz. Do poprawy jest ok. Będziemy się słyszeli bez problemu i tak dalej. Ale słuchajcie teraz. Najlepsze jest teraz. Włączam sobie test odbiornika. Generator nastawiony na 27, 200 równo. A niestety w radiu nie słyszymy nic. W radiu nic nie słyszymy. Kiedy usłyszymy w radiu? Zobaczcie. Zrobię sobie teraz przestrajanie, przepraszam. Muszę jeszcze tutaj... na 80 zjechać. Włączę sobie przestrajanie teraz generatora i idę sobie do góry. Jak słyszycie, radio zaczęło teraz pracować i cokolwiek słyszeć. Także co jest tutaj nie tak, słuchajcie? Co jest nie tak? Odbiór na 27206, a nadajnik na 27200. Spróbujemy zaraz rozwiązać tę zagadkę. Słuchajcie, sprawa wygląda następująco. Tego tutaj nie widać, bo bardzo słabo napisy wyglądają. Są nadrukowane, ale tutaj jest zamontowany filtr 455 kHz, a powinien być 450. Dlatego ta częstotliwość jest podniesiona o 5 kHz, więc już mamy tu od razu, ja nie wiem, kto taki numer tutaj zrobił, ale to radio jest przestrajane. Tutaj ktoś poleciał sobie, zobaczcie, jest taki dławik wlutowany i już jest częstotliwość przejechana w dół, przeciągnięta w dół o 5 kHz, bardzo fajnie. Reszta się dostroi tutaj. Myślałem, że na trymerze, ale trymera nie ma. Dobra, coś spróbujemy z tym zrobić. Widzę, że tu wszystko jest na sztywno. Ale jak wiemy, widzę, jest filtr pośredniej częstotliwości o 5 kHz za wysoko. Ja go po prostu zdemontuję, wlutuję taki, jak powinien być i zobaczymy, jak to będzie pracowało. Ok, spróbujemy to wylutować. Zobaczymy, co da się zrobić, czy ja tutaj coś tak z daleka będę widział. Raczej nie. Ok, pasta. Lecimy.
coś mi się tu ze stacją dzieje. Chyba wiem co. Okej. Ok, filtrek mamy wyjęty i zaraz włożymy filtr odpowiedni, tylko muszę go poszukać. Mamy odpowiedni filtr 450, nie wiem czy to będzie tutaj widać, widzicie? 450 kHz. No i spróbujemy go wlutować. Sprawdzimy czy działa, powinien działać na 100%, więc teraz zobaczymy. Co z tego wyniknie, moi drodzy? Dobrze. Troszeczkę mam tutaj galimatia z kamerą, ale muszę do tego dojść. Zmieniłem sprzęt troszeczkę do nagrywania, więc czasem tak bywa. Ściemy sobie ten filterek, żeby ładnie na płycie siedział. O, tak. Ok, gotowe. Wyczyścimy. Ok, tak ładnie. Mamy czyste, wygląda jak fabryka i o to chodzi. Zobaczcie, chyba to widać, ładnie wyczyszczone. Wyczyściłem jak tylko się dało, także teraz sprawdzimy jak to będzie nam tutaj działało. Tak, i teraz mamy filtr wymieniony, powiem wam szczerze, to był nowy filtr i okazuje się, że ten filtr, który wlutowałem, on był uszkodzony, radio straciło czułość i to dość sporo, a filtr był na pewno nówka, więc on jest do kosza też. Wlutowałem filtr Murata, też 450 kHz, radio odzyskało pełną czułość, nawet to słychać chyba. Zaraz postarałem się pokazać, ale trzeba jeszcze dostroić takie radio, te generatory odbiorcze. Tym potencjometrem dostrajamy. O, teraz wam tu pokażę jak to będzie wyglądało na urządzeniu pomiarowym. Słuchajcie, ja wiem, że ta kamera nie jest najlepszym rozwiązaniem jeśli chodzi o pokazywanie tego monitora, no ale to jest jedyny mój sprzęt do nagrywania, który mam i tym muszę nagrywać. Słuchajcie, sprawa wygląda następująco. Mamy już częstotliwość, zobaczcie, ja teraz tą częstotliwość polecę do góry. Obserwujcie tutaj czułość CNAT. Ja będę odstrajał, zobaczcie, już ta czułość spada za chwilę, 205 spada, dobra, jesteśmy na 200 równo, czułość wróciła i teraz będę kręcił tymi
filtrami, które tutaj widzieliście i będziecie, zobaczcie, już nawet będzie słychać. Już zobaczcie, jak ta amplituda sygnału tej modulacji rośnie i będzie rósł nam też sygnał SINAT. Zobaczcie. Tak, może troszkę głośniej. Następny filtr. Zobaczcie. 4 V to za dużo. 2 V średnio. Filtry wejściowe odbiornika. No, rewelacyjnej czułości to radio nie ma, ale ma, ale działa. Teraz sprawdzimy czułość tego odbiornika, zwiększając tutaj wejście na 1 mikrowolta, więc moi drodzy, czułość tego odbiornika jest bardzo dobra. Jak widzicie, 0,675 mikrowolta voltów, jest elegancko. Teraz to radio działa jak należy, więc jak widzicie, no niestety troszeczkę wiedzy trzeba mieć, żeby wiedzieć coś zrobić. Więc tak, moi drodzy, jak widzicie, no kurczę, komuś zabrakło tutaj jakiejś wiedzy, mógł chociaż ściągnąć schemat sobie, bo jest dostępny schemat przecież tego radia w internecie, bardzo łatwo dostępny, można nawet go z mojej strony ściągnąć tam z downloadu, z mojej strony serwisowej, bo są udostępnione schematy i serwisówki, i podejrzeć, jaki tam ma być filtr. Wszystkie, większość, znaczy to jest Uniden, też prezydent, Uniden robi prezydenty. Większość tych radii chodzi na 455, ten ma 450 kHz. I powiem wam, no kurczę, ktoś zły filtr wlutował, porozkręcane to radio było. Jak widzieliście na urządzeniu pomiarowym, jest to teraz precyzyjnie dobrane, bo na słuch możemy coś spróbować zrobić, ale wiadomo, my tylko słyszymy, a urządzenie słyszy więcej sygnałów niż te sygnały, które może usłyszeć, zarejestrować nasze ucho. Więc myślę, że ta naprawa już dobiegła końca, bo to była szybka naprawa, moi drodzy, od razu z, że tak powiem, zestrojeniem, bo i tak trzeba było ten odbiornik zestroić, więc myślę, że jest ok. Wszystkie filtry tu działają, już to jest wyłączone, ale już nie będę tutaj klikał. Zrobimy jeszcze test na antenie, zobaczymy, czy nas ktoś słyszy i w ogóle jak nas słychać. Więc co, próbujemy. Mała lampa zakłóca, więc nie będziemy jej włączać. Zobaczymy, czy ktoś nas usłyszy. Mobile, sprawdzam radio, czy mnie słychać. Bardzo dobrze się, kolego, słychać. Słychać, kolego, głośno i słychać ciebie. Słychać, czyściutko. Bardzo ładnie. Super, dziękuję. Ja tutaj nadaję obok drogi 935, równolegle w Rybniku. Tam najdalej ktoś mnie słyszy w Żorach może? Dzięki wszystkim za informację. Koledze z Chwałowic też dziękuję, dlatego pytam. Także dziękuję też koledze, który się odezwał z A1. Pozdrawiam serdecznie, miłego wieczoru. Jak zauważyliście, radio działa poprawnie, zgłosiło się bardzo dużo stacji. Wiadomo, to jest test na antenie bazowej, to jest antena z dosyć dużym zyskiem, ale powiem wam, no widzicie, A1 to nie jest daleko od nas, z A1 około 8 km. Zjazd do Rybnika, na taką antenę to jest pryszcz, ale dolatuje, radio odbiera, radio słyszy, wszystko ładnie, pięknie w częstotliwości, moi drodzy. Zatem dzięki serdeczne za obejrzenie filmu, oczywiście jeśli wam się film podoba, łapkę w górę, jeśli będę miał coś ciekawego, to oczywiście wrzucę, to było takie, wiecie co, nieoczywiste, chociaż ja już przypuszczałem, co tam się dzieje, ale wiecie, odbiornik w takim zwykłym radiu inaczej pracował, w innej częstotliwości niż nadajnik, troszeczkę dziwnie. Pozdrawiam serdecznie, 73 amatorskie do was wszystkich, oczywiście dalekich, potwierdzonych i niezakłóconych łączności.